Kochani, Kruszyn Arena, witamy serdecznie. 2016, rozpoczynamy sezon. Kochani, właściwa Kruszyn Arena jest tam, tam jeszcze nie idziemy, jest za mokro, ale boisko treningowe, kochani, tu. Siema, Kudełku, piątka. Dzień dobry. Piątka na Dusiu. Słuchajcie, przed sekundką Nadusia z Kudełkiem stoczyli piękny pojedynek na 20 piłek, kochani, na tą naszą małą, wspaniałą brameczkę. Strzelali z około 15 metrów. Nasia wygrała ten pojedynek. Gratulacje, ale Kudeł chce rewanżu, bo myślimy, że mogło to być troszkę mało sprawiedliwe. To odpoczniesz troszkę. Bo nie wiemy, Misiu, czy ty wystartowałaś szybciej, czy Kudełek. Musicie w tym samym czasie wystartować, wiesz? Ale to nic. Myślę, że jak troszkę odpoczniesz, to zaraz zrobimy drugi pojedynek, bo to męczące, nie? Mogłaś oddać ze 100 strzałów, myślę, prawda? Kochani, zobaczcie, Gutek już przygotowany. Witaj, Gutku, dawaj piątkę. Słuchajcie, my mamy troszeczkę trudniejsze zadanie z Gutkiem. Dzień dobry, Guciu. Dlatego, że my z Gutkiem będziemy piłki ładować, kochani, za murem, za prawdziwym murem. Zobaczcie, z tej strony nasza Kruszyn Arena wygląda tak. Słuchajcie, ten mur, Soniu, uciekaj, bo Sonia prawdziwy mur ci tu robi jeszcze. Słuchajcie, ten mur składa się tak, no Messi jest na początku, potem mamy, kochani, kogoś koło 1,70 m, czyli powiedzmy Peszko, potem mamy kogoś wyżej, tu już zobaczcie, mamy, gdzie Nasia stoi, Boatenga i Szukałę i w ogóle wszystkich czołowych, wysokich obrońców, kochani. Dlatego my będziemy strzelać piłkę właśnie z tego, Gutku, jak zaznaczymy, z którego miejsca strzelamy? Tu mamy taką czarną, słuchaj, taśmę i ta taśma będzie granicą, tak? Daj. Skąd strzelamy? Żeby nie z przedniej, nie? To. Żeby nie z przedniej, tak? No, stąd. A, to stąd trochę za łatwe zadanie, powiem ci. To, chociaż nie, ty na lewą nogę masz łatwo. Ja na prawą też nie mam najgorzej. To ja mam jeszcze łatwiej na prawą. To ja bym przesunął się jeszcze kawałek w tą stronę. A będzie jeszcze trudniej w tą stronę. Ja wiem, że będzie trudniej, ale pamiętaj, że piłek mamy, kochani, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 2 na 14, 16, 8 na 19, 20. Nie, jest 20? A gdzie gumowa? Zobacz, Misiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na dziewięć. Ty, tu jest 20 piłek, Gutek. 2, 4, 6, 8, 10, 2 na 4, na 6. Tu jest 20 piłek, gumowa jest 21. Tak, bo dorzuciliśmy, źle policzyliście wtedy. Czyli wyście, Nadia, wbijali w ogóle po 21 piłek chyba. Tak, tak. Bo ja tą znalazłam. Patrz, tą znalazłam. No, i nie było. No, dobra, było Guciu, powodzenia. Gutek zaczyna pierwszy. Jak na zegarze będzie 3 minuty, podniosę ci rękę do góry. W trzeciej minucie filmu rozpoczynamy zawody. Kudełku, zejdź, a Nadia z Kudełkiem pomagają i podają piłki. Chodźcie. Tata, podajecie tu piłeczki, no. Dobra, ja się cwany będę bił, bo ty bijesz z lewej, ja z prawej. Kudełku, chodź tu z Nasią. Uwaga, Gutek. 2, 5, 6, 7, 3, 2, 1, start! Słuchajcie, Gutek rozpoczął strzelanie. Przypominam, kochani, że trzeba 20 piłek do sieci wsadzić. Wsadź ją do sieci, Kudełek. Wsadź niebieską do sieci. Wsadź do sieci, Misiu. Ta weszła. Niebieska w sieci. Żółta w sieci. Ale zejdźcie stamtąd, żeby, wiesz, żeby mu nie przeszkadzać. Uwaga. Następna w sieci. No trzy piłki w sieci mają być, Kudełku. Ja waszej pomocy potrzebuję, nie przeszkadzania. Jest jeszcze jedna piłka do sieci. No weszły trzy, ktoś z was wykopnął piłkę z sieci. Szymuś, nie wykopuj z bramki piłki. Wy tylko te piłki podawajcie Guciowi. Guciu, jedna piłka jeszcze do sieci musi wejść. Brawo, ładnie to wchodzi. A dałaś do sieci? Tak, dałam. Powiem szczerze, mam, kochani, wrażenie, że to tutaj coś jest skręcone. Nie. Ja musiałbym mieć kamerę na statywie i ja tutaj, kochani, ogarniać, bo zobaczcie, szabły mi tu więcej przeszkadzają, jak pomagają. Szabły! Czekaj, Guciu. Nie, ale afera, kochani, nie wyszedł nam ten odcinek. Nusiu, nie, no dobra, gramy dalej jak idzie, tylko ja muszę iść na statyw, bo Nadia, ty czuwaj nad tym, żeby piłki, które wpadają do sieci, były w sieci, dobra? Słuchajcie, Kudełku, jak ty będziesz strzelał, to my też ci będziemy pomagać. No to podawaj piłki, zobacz, no te cztery. Nie, brawo, w sieci, ładna. Nie ma. Słuchajcie, tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, kochani. No nic, zobaczymy. Ciężko mi powiedzieć, co weszło, co nie weszło, bo w pewnym momencie zrobił nam się tutaj chaos, ale jak widzicie, no, nasz odcinek jest, kochani, spontaniczny, nasz odcinek, kochani, nasze nagrywanie jest tutaj takie totalnie luzackie, my nic nie montujemy, my nic nie skręcamy, kochani. Brawo, Guciu, ładnie weszło. Blisko. Także, Nasiu, może za bramkę idźcie, wtedy nie będziecie w bramkę kopać, sprzed bramki podawaj, dobra? Bo jak kopiesz za bramki, jak ci zejdzie, to w tym momencie kopiesz i wyrzucasz piłki z sieci. Finlandia blisko.
Jak do mnie dojdzie, to też mu tam podrzucę. Och, ta pięknie weszła, ślicznie. Ta za murem ładnie była zawinięta. Ładna piła. Uwaga, kolejna piękna piła, ślicznie. Uwaga. No brawo, wsadź ją do bramki, kudełku. Jedną i drugą. To było bardzo ładne, Gutek. Słuchajcie, no troszkę uspokoiliśmy grę. Myślę, że w tym momencie o to tak naprawdę chodziło. Super, Szabełki, dziękuję wam, już jest dobrze. Dawać piątkę, moi pomocnicy. Musicie dbać o to, żeby te piłki, co są w sieci, były w sieci, a te, co nie, to nie. Piątka. Przesuń brameczkę. No. Słuchajcie, krzywo ta brameczka jest. Cierpimy, myślę, dlatego. Brawo, gumowa już w sieci. Nie. Gumowa w sieci, bo ją piła wybiła, no. No. O, to było z prawej, co? Dobra. Słuchajcie, zabawę robimy, mamci nie ma, bo tu jej róże dostają czasami. No, przedpokój nam już oddała, ale róż na pewno by nie oddała. Ale ładnie szło, Gutek, świetnie. Blisko. Blisko. No. Słuchajcie, już niedużo tych piłek do końca brakuje, Guciu. Nie. Też już zaczynasz się spieszyć. A nie wiem, czy w tym przypadku pośpiech to dobry doradca. Kolejna piłka w sieci, super. Słuchajcie, przypominam, że jest 6:28. Guciu, bardzo dobry czas jest. Podawaj Nusia tam Gutkowi te piłeczki. Ale blisko było. Słuchajcie, w tych przypadku ja myślę, że pośpiech jest nie takim do końca dobrym doradcą. Jednak chyba trzeba do końca na spokoju 3 oddechy przed strzałem. Wtedy chyba jest to bardziej efektywne. Na początku więcej Gutkowi wchodziło, bo się nie denerwował. Gutek, masz bardzo dobry czas, także spokojnie, nie spiesz się. Teraz z prawej próbował dokręcać. No, zanieś kudełku mu te piłeczki tam. No. Ale blisko. 7 minut, Gutek, jest, ale od 3 zaczęliśmy, to dopiero 4 minuty strzelasz. 4 minuty, podawać, podawać. Ale zrobiłem nasi numera. W każdym razie, kochani, no myślę, że gdyby był statyw, byłoby na pewno troszeczkę fajniej, dlatego że ja bym mógł się bardziej skupić tutaj. Nie, nie, wyszło w pole, dawaj. Nie. Wyszło w pole, Niusiu. Co prawda... Podaj. Ale piękne spojenie ze słupkiem. No podawajcie mu, żeby on tam cały czas miał piłki koło siebie. Kudełek, jak już jest malutko piłek, to ty idź tam na dół, podawaj Gutkowi do góry. Tam idź na górę. A Nasia tu stąd podaje. A ty uciekaj tam, Kudełku. Blisko. 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 Co się stało Kudełkowi? Dlatego Kudełeczku, musisz iść tam koło Gutka troszkę na górę, wiesz? Słuchajcie, Kudełek coś troszeczkę na lewiźnie dzisiaj wstał, ale dobra, mamy bramkę w sieci, wrzuć ją Nusiu. Ale zaraz mu przejdzie, to taki jest Kudełek, kochani. Natomiast... Ale ta była ładna, nad samym murem, ta śliczna była, Gutek. Blisko. Tak. Ile piłek zostało? Nasiu, weź tą czerwoną do bramki włóż, bo ona przeszkadza. Dobra. Piękna, ale wyszła. Blisko. Słuchajcie, no myślę, że tak trzeba oddać koło 100 strzałów. Nie liczyliśmy ile, ale w tym momencie, no jak się gra na czas, to ta presja czasu jest taka inna. Nie każdy... Ojejku. Brawo! Ta w sieci. Czekaj, Gutku, czekaj. Dobra. Brawo, ta też siedzi. Nasiu, to podaj Gutkowi. Zostały ci, Gutek, jeszcze 2 piły. Brawo, ta w sieci. Ostatnia piła ci została. I mamy 9:33. Kudełku jest w pracy, wiesz? Brawo, ale ta była piękna bita. Gutku, 9:40. Jest jeszcze ostatnia? Rzuć, Nusia. 9:40, ostatnia piła. Policz, ile ich tam jest, Nasiu. 9:40, F50, Kudek, uważaj, piła leci. Brawo. 9:52. Guciu, 9:52 zacząłeś w 3 strzelaniu, czyli ile?
Dawaj piąteczkę. Zaraz zobaczymy. 52. Męczące, nie? Dawaj piątkę. Idę się napić. Idź się napić. Słuchajcie, męczące w każdym razie. Gutek zrobił teraz. Teraz ja, teraz piły tacie tam mieście. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6 na 8, na 2, 21. Tak, Misiu? Wkurzący jest to, że ona leci tu i się odbija z poprzeczki. I wychodzi. Takich miałeś bardzo dużo. Takich miałeś bardzo dużo. Słuchajcie, teraz ja się szykuję do swojego strzelania. Ja poprzenoszę piłeczki na tamtą stronę. Natomiast w tym momencie zastanawiam się tylko, gdzie ja wtedy mam dać kamerkę, żebyśmy mogli spokojnie, kochani, jakby zrobić czołóweczkę, żeby mógł zacząć działać. Już ci zaraz robię mleko, pewnie, Szymonku. Oczywiście, że tak. No kto ci zrobi, jak nie ja? Mój wspaniały piłkarz. On jeszcze pije mleczko, także to mały pudełek cały czas. Kochani widzowie, no mieliśmy taki troszeczkę problem w tym odcinku na początku organizacyjny. Natomiast Sonia tam widzę szaleje strasznie. Widzę jej Amand biega po osiedlu. Za nią nasz mop Laila, zobaczcie, dziad. I ona się bardzo denerwuje, bo też by se pobiegała. No. Dawaj, dziad, do domu. Chodź tu, mopik, szybko. Guciu, dawaj tam wszystkie piły teraz do taty. A tato znajdzie teraz takie miejsce. Ja myślę, że może tutaj gdzieś znajdę takie miejsce na tym naszym ogrodzeniu, że moglibyśmy, kochani, dla was nagrać tą część, jak ja będę strzelał do bramki. Także myślę, że za moment, jak znajdę miejsce, to witamy się z kolejnego odcinka. Będziesz trzymać Nasia? Tak. Bardzo ładnie poszło. Nasiu, to ty będziesz trzymać? Tak. Dobra, to w takim razie, kochani, zobaczymy. Nasia będzie ten odcinek. O, ludzika znalazłeś do strzelania, super. Nasia będzie trzymać kamerę, kochani, także zapraszamy na odcinek, idę ja się rozgrzewać.